Ten stożek służy do rozpychania formy, która ma około 1 metra średnicy. Stożek współpracuje z hydrauliką i jest połączony gwintem M18. Mamy taki materiał, który następnie idzie do ulepszania. Materiał tak samo ma średnicę 85 mm. Jeśli jesteście zainteresowani przyszłością, mogę nagrać filmik o tej formie. U specjalisty zawsze są takie wiórki ładne. A u matora wiecie jakie? Amator zawsze takie ma. A, takie coś. Średnicy, zrobiłem otwór na długość 60 mm, zrobiłem tu fazę 45 na 2 mm długość. Właśnie to jest to. To jest ta faza, to jest ten otwór. Otwór jest tylko dotąd, bo to dalej idzie gwint. Dotąd, dalej idzie gwint. I właśnie zrobiłem tą średnicę. Teraz odwracam to, robię ten stożek, robię to otwór z gwintem. Następnie na fryzarce muszę wywierzyć tu 4 otwory. Zostało mi 4 otwory, średnicą 5 mm. Te otwory jest położone na średnicy 46 mm, a głębokość tych otworów jest 8 mm. To jest tylko pod klucz, się wstawia klucz, żeby to, bo normalnie można było ten stożek dokręcić. Już pokazuję, jak to robię. To są kieł, zapałam jego w uchwyt. Następnie wyrezeruję koordynaty. A Z można wyzerować. Dalej ten uchwyt muszę złapać ściskami. Uchwyt wiftarski. I mam nakiełek. Robię 4 nakiełki, następnie 4 otwory. Średnica jest 46 mm. Czyli w każdą stronę muszę pojechać po 23 mm. No na tym to wszystko. Gotowe, gwincik. Bardzo prosta i szybka robota.